Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. To jest już nasz ostatni dzień tutaj w Rzymie. Wczoraj powiem Wam, że tak świetnie się bawiliśmy, że mówię, dobra, nie nagrywam już, mało kiedy mamy okazję, żeby spędzić czas sami, bez kamery. Ogólnie cały dzień przejeździliśmy na hulajnogach, pojechaliśmy pod Panteon, pod Koloseum. Gdzie my jeszcze byliśmy? No wszędzie, wszędzie. Jeździliśmy sobie w każde różne strony. Tutaj na drineczkę, tutaj na makaron, tutaj na ośmiornicę, tutaj na pizzę. Więc naprawdę bardzo fajnie spędziliśmy ten czas. Ale dzisiaj z samego rana mówię, wracam tutaj, bo mi to sprawia ogromną przyjemność. Budzę się rano i mówię, cholera, nie mogę otworzyć oka, co się dzieje? Patrzę w prawo, w lewo, w górę, w ogóle to oko czuję, że nie funkcjonuje. Idę do lustra, a tam taki czerwony, słuchajcie, baniak. No tak to źle wyglądało. Zamalowałam to jakoś korektorem, podkładem, pudrem. Wymalowałam, wytuszowałam rzęsy i jako tako to wygląda. Wstawiłam Insta Stories, że mam takie oko i co mi się dzieje. I moja cudowna Ola od razu odpisała, masz gradówkę, bo akurat jest z naszym znajomym lekarzem. Nie, gradówkę jak ktoś może mieć. Nie ma zasad. Gradówkę ma, nie zapalenie spojówek. Maxitrol w tych. Maxitrol w kroplach. 4 razy dziennie po 2 krople do oczu. Dobrze jest mieć przyjaciółkę, która akurat jest u lekarza, coś robi i od razu zapyta się o swoją przyjaciółkę. Tak czy siak, Luka właśnie poszedł po rogaliki z pistacją w środku, po tą pyszną taką, taki chlebek z prosciuttem i z mozzarellą, więc bardzo się cieszę, bo jeszcze śniadania nie jadłam. Spakowałam nas i jedziemy na lotnisko, mamy lot o godzinie 14, jest 11, więc my oczywiście już podróżujemy bezpiecznie i dojeżdżamy na czas na lotnisko, żeby nie było stresu. Ale chciałam tylko, żebyście pochwalili moją charakteryzację, ponieważ to oko jest zdrowe, to jest chore i tak jak to, pomalowałam na różowo, żeby oba wyglądały tak samo. Pewnie będziecie pytać mnie też o ten sweterek. Wczoraj jak jeździliśmy hulajnogą, to przejechaliśmy też przez Zarę i właśnie w Zarze upolowałam sobie taki sweterek. Bardzo jest ciepły, a niestety pogoda nam się w Rzymie pogorszyła. Jest bardzo zimno. Kupiłam też sobie płaszcz cieplejszy, ale to już Wam pokażę, jak będziemy jechać na lotnisko. Z pistacją. Wygląda to polsko. I kanapeczka. To jest ten płaszcz, o którym mówiłam. On jest taki ala skórzany i jest o wiele cieplejszy niż ten, z którym ja przyjechałam, trenczu materiałowym. Dlatego, że no, to jest taki sztuczny materiał, więc lepiej trzyma to ciepło. Nie wiem, ile on już kosztował. 79 chyba euro, ale jest bardzo fajny. I super, że jest taki jasiutki. Koniec przygody naszej, ale było fajnie. O no. Super było, naprawdę. Na Ciampino wziąłeś? Na Ciampino, tak. Ja się tak bardzo zbraniałam przed tym wyjazdem, a tak odpoczęliśmy. Czas dla nas. Dla małżeństwa najlepsze, co można zrobić, oderwać się na chwilę od dziecka. Ale już mam takie ciśnienie, że chcę jak najszybciej wrócić do Charlie. No tak, kupiliśmy tak. Jej lalkę, bardzo straszną chciała, więc są takie, taka jest cała, jak potwór wygląda. Później zobaczycie. To jest w ogóle taka bajka na Netflixie, Rainbow High, coś takiego. Ubranka jej kupiliśmy, na lotnisku jeszcze musimy kupić jej słodycze, bo powiedziała, że chce dużo ciuciu, więc nie możemy jej zawieźć oczywiście. Jak rodzice wracają z wyjazdu, to muszą być cukierki. Moja mama zawsze też jak wyjeżdżała gdziekolwiek, to mnie tak przekupowała. Jak wrócę, to dostaniesz tyle cukierków, prezentów. Ja mówiłam, dobra, i czekałam, słuchajcie, cały ten pobyt, kiedy mojej mamy nie było, na cukierki. A my już jesteśmy meci meci, te same trampki, już je założyliśmy i powiem Wam, że ja tak bardzo lubię, jak pary ze sobą właśnie mają albo te same buty, albo te same dresy, fajnie to zawsze wygląda, tak romantycznie, prawda? Upsi dupsi. Nad bagaż. Niestety mamy dopłatę za bagaż, dlatego... Nie mam pojęcia skąd. Trochę rzeczy nam doszło. Ja wiem, ale... Zobacz. Kule same. Trampki mamy na sobie, twoje buty są jedne w walizce, moje buty, płaszcz tamten, aha, kule z Lasza. No trochę jest. Tak. 11 euro za kilogram. Ile nam wyjdzie, myślisz? No. 8 kilo, tak? Czyli... 8 kilo jest za dużo? 90 euro. 90 euro. A co? Nawet jakbyśmy chcieli, to nie mamy do czego to przełożyć. Ale w sumie jakbyśmy mieli zapłacić za drugą walizkę, to tyle samo by wyszło. Kupiłam
Charlie takie duże opakowanie, gdzie w środku są różne paczki żelek. I kupiła mi jeszcze, zobacz, taki słodziak, taki, co to jest, nosorożec, różowy, w środku ma lizaki, a kto to jest? Nosorożec, ale jest bardzo słodki, czasami te placaki są takie byle jakie, a ten jest naprawdę uroczy, więc będzie mogła sobie nosić, jest taki malutki, więc idealny dla niej, więc tu ma wszystkie ciuciu, tak jak sobie zażyczyła, a w walizce reszta prezentów. Które miejsca mamy? 2D i 2E. To prezydenckie, pierwsze. Znowu, wtedy, tylko że już nie było tych pośrodku. To teraz mamy pierwszy, też mamy miejsce na nogi. No kurde, co za miejsce. Mam już koło kogoś jeszcze, ale tak się starałem. Dopłacają, gdzie tylko mogę, żeby komfort był większy. Ale tylkowego wyjazdu. Dzień dobry. Otworzyłam drzwi, żeby... Tylko mama jest? Tylko mama jest, przepraszam? Kto jest jeszcze? Oj, taki mała dzieciuśka. Tęskniłaś? Tak? Oj, jaki cudi. A tata? Czemu się wstydzisz mnie? I szybko, szybko, i dzień dobry, pani Lesiu. Jak się wstydzisz, tak? Jak dałeś? Nie wiem, że mogę. Wolno, wciśko. Dwa, jeden, brawo! Przypomniało ci, że masz tatusia jeszcze, tak? Przypomniałaś, że masz tatusia? Jeszcze raz? Super. I jeszcze raz. Jest straszna? Straszna, lubię tak. Lubisz taką straszną? Dziękuję. Proszę, moja kochana. Otworzyć ci? Taką chciałaś? Ją, babie. Ja chciałem taką straszną. Nie, ty chciałaś prawda. Taką straszną? No to super, że widzisz, że mamy się udało znaleźć. Dzień dobry, jak w nowym dniu. Przedwczoraj przylecieliśmy. Wczoraj odpuściłam sobie już kontynuowanie tego vloga przez moje oko, ale zobaczcie, minęły 2 dni. I jest naprawdę bardzo dobrze. Gdzieś tam delikatnie może jeszcze czuję, że coś jest nie tak. Natomiast taki lekki makijaż zrobiłam. Nie maluję rzęs. Też tamtą szczoteczkę, tamten tusz wyrzucę, żeby absolutnie ponownie sobie tego nie przenieść na oko. Natomiast sytuacja, uważam, jest opanowana. Jak dobrze wiecie, ja z marki Primabiotic piję codziennie kolagen. Ale słuchajcie, ostatnio dostałam paczkę i w tej paczce były szejki. Wegańskie szejki. I mam tutaj kilka smaków. Co czysta malina, to teraz sobie go zrobię, słony karmel, czekoladowe brownie i masło orzechowe i to jest akurat shake dedykowany mężczyznom, ale oczywiście też możemy my kobiety go pić. Wiecie co, ja ostatnio robiłam sobie tą malinę, bardzo smaczna, to teraz spróbujemy sobie może tego czekoladowego brownie. Mamy jeszcze shakery, Luka ma czarny, ja mam różowy. Jedna miareczka, hop. Ja z wodą... Tak piję, bo piję, ale mi najlepiej smakuje z mlekiem. To dla mnie jest taki shake. Shake, shake. 250 ml na jedną miarkę. Wrzucę wam w opisie link, bo w ogóle z tymi szejkami można zrobić bardzo fajne przepisy. Jakieś ciastka, brownie i tego typu rzeczy. Możemy też sobie do takiego szejka dodać różne owoce, ale ja najbardziej preferuję taki klasyczny, chyba że czasami z Luką mieszamy sobie jeszcze na przykład w termomiksie z bananem. Też bardzo dobrze smakuje. Próbuję smacznego. O kurde. Faktycznie jak brownie, no wiadomo, że to jest shake, ale smak brownie. Takiego shake'a pijemy sobie, jeżeli chcemy zadbać o sylwetkę, o nasze mięśnie, ale też jeżeli nie mamy czasu na posiłek, wtedy szybko robimy sobie takiego lekkiego shake'a. Oczywiście pamiętamy, żeby nie zastępować takim shake'iem posiłku, tylko to jest po prostu między posiłkami taki dodatek. Ja mam tak ekspresowo, szybciutko, co w takim shake'u białkowym się znajduje. Mam tutaj małą ściągawkę. Cenne witaminy, składniki mineralne, biotyna, magnez, chrom, białko grochu, białko drożdżowe, białko ryżu i białko konopne.
Wiecie, że już od jakiegoś czasu totalnie zmieniłam moją dietę i ja jem bardzo lekko. Naprawdę, ja nie jem ciężkich rzeczy. Ja co chwilę jem albo jakieś sałatki, albo zupy. Mięso to bardzo sporadycznie, więc dla mnie takie białko w sam raz się przyda, więc między posiłkami na pewno będę dorzucać i mówię Wam szczerze, smaki są bardzo dobre, są takie naturalne, są takie naturalne, nie takie czasami są chemiczne i sztuczne, że aż nieprzyjemnie się to pije. Z Primabiotic zawsze mam dla Was kod i to jest ten mój kod ANDZIAX, macie minus 10% rabatu, link oczywiście zostawiam Wam do tych szejków w opisie, ale kurde, na stronie jest bardzo fajny zestaw, już Wam pokażę. Zestaw trzech wegańskich szejków proteinowych plus shaker Primabiotic i on normalnie kosztuje 369,96, teraz jest przeceniony na 269,96 i od tej kwoty jeszcze dodatkowo macie minus 10% z moim kodem. Tutaj możecie sobie wybrać trzy smaki szejków, jakie chcecie i też kolor shakera, także uważam, że naprawdę bardzo fajny zestaw, jeżeli chcecie zacząć pić szejki, szejki białkowe. Stary niedźwiedź mocno śpi. Jedziemy właśnie do restauracji spotkać się z dziadkiem Wojtkiem, tak? Tak? Tak! Cieszysz się? Tak! Na kulki lecę. Na kulki? No to w tej restauracji, gdzie jedziemy, są kulki, wiesz? Tak, zaraz na kulki. No będziemy, tam na górze są kulki. Myślisz, że dzisiaj są te budki z kwiatami otwarte? Tak, zawsze są w niedzielę. Tak. Nie wszystkie. Ale mniej, musimy pojechać, bo wymyśliłam sobie, że lilię postawię sobie już w domu, jako że żegnamy choinki, a wieczorem mamy gości, więc się dobrze składa przy okazji. Leżałem to. No. Idziemy na kulki do dzieci. Idę do stolika, dobra? Charlie, robiłaś ciasteczka sama? I już upieczone pani ci dała do domu, prawda? Brawo! Ja tak się obawiałam, że może jedna budka będzie otwarta, a wszystkie dzisiaj są otwarte. Nie wiem, czy to jakieś święto, ale nie zawsze tak jest, że wszystkie są otwarte. Mówię do pana, że potrzebuję lilię. Mówię, dobra, paczka kosztuje ile tam? 80 czy 85 zł? Chyba 80. Dobra, wezmę 3. Pan mówi, że ma popakowane te inne po 20, ale zrobi mi za tyle i tyle. Ja mówię, dobra, biorę, ale jeszcze widzę te eustomy fioletowe. Boże, śnieg pada? Śnieg pada. Mówię, dobra, dobra, do tego pana, tak, 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 400 zł za kwiaty. Taka jestem asertywna. Chcę ci powiedzieć, że wydałam właśnie 400 zł na kwiaty. Przepraszam bardzo, wydałaś 380 zł. 380. No właśnie. A skąd to wiesz? To co, oszukujesz? A skąd wiesz? Bo zostawiałeś telefon i powiadomienie. No ale przyszło. To bez 20 zł 400. No ale to co, piękne. Tu mi pan powiedział, warto, że mi zrobi dobrą cenę na to. Dobrą cenę na to, na Eustomy jak wezmę dwie, też mi zrobi dobrą cenę i nagle wychodzi taka kwota. A wiecie, jak ostatnio zamawiałem u pana? Pan mi robi bukiet dla ciebie, jednocześnie leci podcast. Bronię Glock. Jakiś tam, powoduje przy strzale na przykład głęboką ranę w głowie. Jeśli zastrzelisz AK-47 kogoś, to od razu zobaczysz jego wnętrzności. Trzeba zmienić dostawcę kwiatów. Podział jest taki, wpadamy do domu, Luka sprząta, a ja robię kwiaty, bo zanim to wszystko podcinam, wsadzam do wazonów, to się zejdzie, więc taki podział dobry. Masz szczęście, że mam to na liście. Jak taki prawdziwy ojciec z browarami. Że bez rękawnik i piwka? Charlie już była tak markotna, że Luka poszedł ją usypiać, a ja muszę w 40 minut posprzątać salon, przygotować jedzenie, przygotować kwiaty i być gotową na gości. Zamówiliśmy krócej siedzieć, ale zawsze jak się z kimś siedzi, to tak fajnie jest, nie? A akurat, jeszcze z 15 minut mamy. Ogarniemy wszystko. Mieliśmy kurde rozebrać choinkę jeszcze przed. No to już prawie jest. Bombki zdjęte. No. Ale to dobrze, my się nie mieliśmy w ogóle ani z Olą, ani z Krzysiem takiego świątecznego spotkania. To jeszcze przy choince będzie. Wiesz, że ja jeszcze mam dla nich prezenty na pod choinkę? Tak? Tak, nie dałam im jeszcze. No. Zobaczcie, co Halina jak zwykle przygotowała. Goście przyjeżdżają, goście przyjeżdżają, ugotowała, sama robiła. O, to jest żart w stylu Wojtka, nie?
sama zrobiła te pyszne quesadille. Zamówiłam na szybko. Ale ładnie wyłożyłam. Pięknie, to też pięknie jest wyłożyłaś. Tutaj mamy dip z mango, tak? Tak. Coś takiego. Papryczki, jakieś greckie szamunki. Wszystko jest. Wyczyściliśmy razem chatę. Jesteśmy dobrze, gotowi. Dobrze, że ją szybko uśpiłeś. Wiesz, tak, to bym Niunia sama nie śpi. Się ze wszystkim. Z tym, że musimy ją i tak budzić, bo będzie przypał w nocy. Jak ja cię dawno nie widziałam, mam. Bardzo dziękuję. Miałam, słuchaj, rozebrać, ale nie zdążyłam już dzisiaj. A może razem rozbierzemy, skoro ubieraliśmy też razem, nie? Tak. A może wy? Akurat mam coś fajnego, zimnego i coś na sprzęgło. Kurde, no mi się ono naprawdę podoba. Nawet fajniej teraz, bez tych bombek. Teraz nie jest świątecznie, teraz jest tak po prostu, o, klasycznie. Kolejni goście. Luka ci już dał? Tak, już mi dał. A Ania? Dobra, nie dostała. Tylko mi dał. Dlaczego Ania nie dostała welcome drinka? Tylko to jest, Michael? To jest mój, ja daję po prostu spróbować. Moje no, dziecko z drzemki wyjeżdża. No, dzień dobry. Tyle dostałaś od cioci? Dasz mi jednego? Dziękuję bardzo. Ciocia, dawaj, teraz musisz oddać.